Tak? Czyli oni coś takiego robią, a w Polsce to tak nie wygląda. I w wielu krajach europejskich. Więc Wielka Brytania totalnie, szanowni państwo, zapada. Dodatkowo, zabierają pieniądze w postaci wielkiego załamania funta brytyjskiego. Nawet jak już zostaniesz, będziesz miał tą emeryturę, to brytyjska emerytura, jeżeli funt brytyjski, jeżeli siła nabywcza funta brytyjskiego, jeżeli siła nabywcza wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii, jeżeli siła emerytur z Wielkiej Brytanii będzie postępować tak, jak postępowała do franka szwajcarskiego, do złota, a nawet korony czeskiej, no bo ja to pokazuję, proszę zobaczyć. To nie jest tak, że to tylko do korony, przepraszam, franka szwajcarskiego się tak stało. To nie jest tak, że funt brytyjski, szanowni państwo, to nie jest tak, że funt brytyjski zawalił się do złota czy do srebra, no bo proszę bardzo, tu mamy ksak, ja pokazałem złoto, ksak, GBP. Tu mamy, szanowni państwo, srebro. To nie jest tak, to się zawala do wszystkiego. Proszę zobaczyć, w 2006 roku jedna moneta uncjowa srebrna kosztowała piątaka, fivera, 5 funtów, tak, taki mały papierek, tak, a przed chwilą to było 26. Tak, czyli popatrzcie, też 500-600%, a jeszcze w 2011 to kosztowało w ogóle 30, nie? Z 5 na 30. I to nie jest tylko do złota. Zobaczmy, szanowni państwo, zobaczmy tutaj sytuację korony czeskiej. To jest w ogóle, to jest jazda bez trzymanki. Ja to ciągle mówię, że Czechy to może się stają drugą Szwajcarią. Zobaczymy, już mają niższe. Słowiańską Szwajcarią już mają niższe oprocentowanie niż funt brytyjski. W Czechach mają oprocentowanie, szanowni państwo, proszę zobaczyć, w Czechach mają oprocentowanie 4,5%. Oni mają niższe oprocentowanie niż w Wielkiej Brytanii o 0,5%. I o 1% niż dolar amerykański. I oni dalej są w stanie, wiecie, tą gospodarkę bujać jakoś, nie? Proszę sobie to wyobrazić. Inflacje mają minus, mają deflację żywnościową. Im tam żarcie dosłownie tanieje każdego miesiąca. A nam rośnie każdego miesiąca dalej, nie? Oprocentowanie sobie obniżają. To jest niesamowite. No i proszę zobaczyć. W 2000 roku, szanowni państwo, 1 milion funtów w 2000 roku. Proszę zobaczyć. Po prawej stronie. W 2006 roku. 1 milion funtów to było 64 ponad milionów koron czeskich. 64 milionów, miliony koron czeskich. Dzisiaj to już tylko jest 29 milionów koron czeskich. Ale jeszcze przed chwilą było tylko 25, o tu. Prawda? Ale jakbyśmy w kantorze chcieli wymienić, znaczy w kantorze się nie wymienia miliona przecież, ale popatrzcie, spadło aż do 24 milionów, 24, prawie 25. Szanowni państwo, z prawie 70 milionów, można powiedzieć, koron czeskich na 25. Na 25. No, jeżeli tak dalej pójdzie, w takiej sytuacji, no to korona czeska na pewno jest drugim frankiem szwajcarskim, jeżeli chodzi o relację funt frank szwajcarski. Tak? Korona czeska, no ale też frank szwajcarski porównaniem, tak? Bo oni mają w ogóle inną metodę, Czesi mają inną metodę, oni mają bardzo dużo rezerw i oni mają inną metodę w ogóle prowadzenia polityki walutowej niż Polska. Mamy osłabiania waluty, oni też teoretycznie można powiedzieć osłabiają, ale umacniają. Mniej osłabiają, bo przecież korona czeska jest silniejszą walutą. Proszę zobaczyć te polskie złotówki, czeka PLN, prawda, proszę zobaczyć, czeka PLN, no i proszę zobaczyć, tak? Proszę zobaczyć, niegdyś w 2015 roku, gdy Kaczyński przejmował władzę, no to jedna tutaj korona czeska kosztowała 14 grosz, no i wzrosła do, proszę bardzo, 20 grosz. Dzisiaj to jest 17 groszy, ale mamy wyższe oprocentowanie, prawda? Złotówka kiedyś była znacznie mocniejsza do korony czeskiej, ona rośnie. Ona rośnie, ona tylko, widzicie, ona rośnie, tak? Przecież złotówka też się zawaliła do korony czeskiej, tak? Do 20, teraz się umocniła do 17, prawda? No ale taka jest sytuacja, Czesi jeszcze bardziej obniżyli, ta waluta jest taka mocna, mogą sobie na to pozwolić.
Mają niską inflację żywnościową, mają deflację w ogóle. Tam im żarcie tanieje, szanowni państwo. Będzie trzeba pojechać do Pragi znowu na, wiecie, na złote gazowane, nie? No, tam pyszne mają, prawda? Jak świeże jest. No i ten będzie tanio, już jest tanio, prawda? W Polsce przecież brązowe gazowane, muszę tak mówić, kosztuje po 30 zł takie w barze. Żelane, nie? Po 30-25, wiecie, takie teraz są ceny, chyba że gdzieś tam w podrzędne coś chcesz iść, prawda? No tak. Szanowni Państwo, i to jeszcze nie jest wszystko. I się zastanawiacie, jak to jest, prawda? Że, czy jak to jest możliwe? No ten zapadający się funt, ta spadająca siła nabywcza pieniądza, to, ta ucieczka Europejczyków z Wielkiej Brytanii, bo ci ludzie mogą sobie jutro wyjechać do kraju lepszego, Europejczycy, Polacy, Litwini, Łotysze, Estończycy, Słowacy, Czesi, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, prawda? Mogą sobie wyjechać z tej Wielkiej Brytanii jutro, wiecie, do Hiszpanii, gdzie masz, możesz sobie wypracować, w Hiszpanii masz takie wyższe emerytury niż w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii sobie wypracujesz drugą emeryturę przez 30 lat, przez 25 lat. Będziesz dostawać brytyjską i hiszpańską. No to siedzenie... A w Wielkiej Brytanii te ceny nieruchomości, mimo tego, że one są, wcale nie są drogie w porównaniu do Polski, w porównaniu jeszcze do ich zarobków, prawda? Ale w Hiszpanii kupisz sobie, wiesz, 10 razy taniej, a oprocentowanie w Hiszpanii kredytów masz jeszcze niższe niż w Wielkiej Brytanii. I nie musisz gazu, nie musisz prądu, no trochę w wakacje sobie ochłodzić temperaturę, ale w wakacje sobie możesz pojechać do Polski i w chłodnej Polsce być, tak? Co więcej, dlaczego to jest totalna zapaść? W Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania jest krajem przeludnionym. Przeludnionym. Ale oni jeszcze pchają tych ludzi tam, tak? Wielka Brytania jest krajem przeludnionym skrajnie. Dlaczego jest krajem przeludnionym? No tam, szanowni państwo, Wielka Brytania ostatni raz mogła się wyżywić jedzeniem, które im rosło w Wielkiej Brytanii jakieś 150-200 lat temu bodajże. Brytyjczycy mogli się wyżywić po raz ostatni ze swojej wyspy 200 lat temu. No i co w związku z tym, że tam nie ma, przepraszam, żarcia? Przepraszam, łyczek kawy. I teraz jest pytanie, jak drastyczna to była sytuacja. To była tak raz. Wielka Brytania, jeżeli chodzi o żarcie, przepraszam, mówię żarcie, no bo wiecie, bo to już to co nam się sprzedaje, to jest żarcie. Mówmy sobie wprost, żarcie po prostu, prawda? Przepraszam, bo to jest jakość jedzenia dzisiaj to jest tragiczna. No, pomidory nie pachną, ogórki nie smakują. To nie jest jedzenie, prawda? Żeby mieć prawdziwe mięso, to musisz sobie, wiesz, hodować, prawda, najlepiej. No. Żeby zobaczyć, żeby dziecku pokazać, jak pomidor smakuje, no to musisz mieć swój pomidor, nie? Bo to w ogóle ani nie pachnie, ani nie smakuje, tak? I tak wszystko. Jeszcze ziemniaki dobrze smakują, ale nie do końca. No i o co chodzi? W Wielkiej Brytanii mieszka 70 milionów ludzi. Ta Wielka Brytania, wiecie, Europejczycy do tej Wielkiej Brytanii nie przyjeżdżają, a oni masowo pchają tam 1,5 miliona ludzi w rok, proszę sobie wyobrazić. I co w związku z tym? Wielka Brytania jest przeludniona i oni muszą kupować jedzenie. A za co oni te jedzenie mają kupować? Za co oni mają to jedzenie? Dlatego oni upatrują szansy na Ukrainie, że Ukraina będzie im tanio sprzedawać za te ich szmatławe papierki, prawda? No bo przecież oni, zanim na Ukrainie społeczeństwo się dowie, czym jest funt brytyjski, no to minie 20 lat, tak jak w Polsce, prawda? No przecież oni tam są na maksa ogłupieni. No zresztą tak jak my jesteśmy, byliśmy i będziemy, tak? Bo oni teraz nie mówią o finansach, ekonomii i tak dalej, tylko jak tu kraj swój uratować, więc Brytyjczycy dlatego tak poszukują, wiecie, taniego jedzenia i tam na Ukrainie by chcieli, no bo oni nie mają jedzenia. Ostatni raz, gdy Wielka Brytania mogła się wyżywić, było to prawie 200 lat temu, no ale 200 lat temu w Wielkiej Brytanii mieszkało, wiecie, 25 milionów ludzi, czy tam 30, tak? Dzisiaj mieszka 70. Wiecie, ludzie żyli po 50, 40 lat, 30 lat, prawda?
Może i było ich dużo, ale no, też nie żyli długo, prawda? Oczywiście skromniej to wszystko rosło i tak dalej, no ale dzisiaj ludzie dłużej żyją i w ogóle nie da się tego wszystkiego wyprodukować w Wielkiej Brytanii. Ludzie długo żyją, dużo żrą, no i tyle. No taka jest rzeczywistość, prawda? Tłuści są, grubi, prawda? Jedzą ciągle, prawda? I trzeba im tam wkładać do tych buź, prawda? Bo jak nie, to będą krzyczeć, prawda? Jeść, 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 jak wiecie, jeść, tak, no tak, jeść chcą ciągle, prawda, jeść i pić, prawda, no tak, a tam jest 70 milion gęb do wyżywienia i coraz więcej, a jedzenie coraz droższe, inflacja na świecie, jak ludzie mówią, że a, to nie ma znaczenia, że w Wielkiej Brytanii, no, że, no bo oni ugasili inflację w Wielkiej Brytanii, to jest fakt, prawda? Chociażby na liczbach. Na liczbach jest to faktem, które się podaje do ogólnej wiadomości. Druga strona medalu to jest inne liczby, prawda? Ale oni muszą te funty oddawać, prawda? Za to jedzenie. Oni muszą kupować to jedzenie. No a jeżeli, szanowni państwo, jedzenie jest w coraz większej cenie, ludzie nie chcą pracować, ziemia coraz mniej wydaje tego jedzenia, to jedzenie jest coraz gorsze i tak dalej, to oni muszą to kupować. Tak jak my musimy kupować gaz i benzynę, bo my jej nie mamy. Ale oni nic nie mają w tej Wielkiej Brytanii. Ani oni nie mają srebra, tam nie mają nic pokładów tego, tamtego. No mają trochę gazu, tego oleju, prawda? Czy tego jest dużo, czy tego jest mało, prawda? No mają elektrownie, fajnie. Te elektrownie na A mają kilka. Mają dużo więcej innych rzeczy, ale oni muszą przecież to kupować. A świat się coraz bardziej konkurencyjny staje, więc oni nie mają skąd brać pieniędzy. Nie mają skąd brać pieniędzy. No nie mają skąd brać pieniędzy, nie mają jak zarabiać. I tyle. Więc ten fund brytyjski będzie się zawalał. Bo i koniec, kropka. Pamiętajmy, w Europie kiedyś płacono w czym płacono? W dukatach. W dukatach. A nad dukatem nikt nie miał władzy, znaczy, ktoś tam miał, ale jak miałeś dukata, no i w tym dukacie było tam, nie wiem, dukaty ze złota były, nie wiem, mieszanka złota może i srebra, nie wiem, czego tam to dukaty były, albo we florenach, czy takich jakichś różnych, prawda, albo w polskich złotych, w złotych, wiecie, monetach, nie, to nie były wtedy polskie złote, no ale były dukaty, ale dukata nikt ci nie mógł rozmazać, jak go miałeś już, no chyba, żebyś go oddał i by ci go przytopili i dodaliby tam miedzi, nie, w dukatach się płaciło. No ale jak dostałeś dukata, no to wiedziałeś, że to dukat. No i dzisiaj to się właśnie dzieje. Wielka Brytania, 70, wiecie, my sobie jeszcze to jedzenie jakoś tam możemy produkować, chociaż jest źle, bo to właśnie oni chcą, żebyśmy nie umieli produkować, żebyśmy nie mogli produkować. Unia Europejska nas niszczy razem z PiS-em, znaczy z PO. Bo PO za tym wszystkim głosowało, za tym wszystkim głosował Tusk, prawda, jego ekipa za tym to wszystko przygotowywała, więc wszystko, te zgryzoty, które nas teraz mamy, to jest przede wszystkim przez PiS, prawda, przez PiS, no ale to jest przez PO, jak wam mówią, że to Unia Europejska wam coś każe, nie, to nie jest prawda, bo te wszystkie, szanowni państwo, dyrdymały, obrzydliwe, to jest ładnie powiedziane, dyrdymały, szanowni państwo, niszczące nasz naród, bo nie chcą nas zamrozić i zagłodzić. Taka jest prawda, oni chcą nas zamrozić, zobaczycie w październiku, w listopadzie, zamrozić i zagłodzić chcą nas. No ale za tym wszystkim głosowali ci wszyscy z lewicy i z PO. No przecież oni za tym wszystkim głosowali. Ci wszyscy z lewicy i z PO za tym głosowali, a wy na nich głosujecie, tak? Ja ciągle to mówię, ludzie się mnie pytają, czy wrócić do Polski. No ale się wtedy pytam, a na kogo głosowałeś? Na PO. No to wracaj, jak głosowałeś na PO, bo PO i wtedy będzie ci może dobrze. Jak żeś głosował na nich, no to wracaj. Ja się śmieję, to taki żarcik oczywiście sytuacyjny, prawda? To nie jest kanał polityczny, tylko gospodarczy, ale się śmieję, prawda? Jak żeś głosował, no to wracaj, no to chyba ci dobrze będzie, jak żeś głosował, tak? To teraz spijaj konsekwencje swoich działań. Jak żeś głosował na lewicę i na PO, no to wracaj do Polski, proszę bardzo. Się śmieję, prawda? Oczywiście, no to trudno. Większość ludzi i tak nie wie, czemu głosuje, więc ja się nie obrażam na ludzi. Ja się nie obrażam na ludzi generalnie, że głosują na PiS czy na PO, czy na jaką innąkolwiek złą partię, prawda? Ale jakąś lewicę, czy jakichś innych komunistów. Się na nich nie obrażam, bo większość z nich w ogóle nie wie, co robi. Więc ja nie mogę się, tak jak się nie możesz na dziecko obrażać, że wiesz, płacze, no bo płacze, no i tak oni idą i głosują, bo oni nic nie rozumieją, co robią, prawda? Większość tych ludzi nie rozumie, co robi.
No, więc nie ma co się na nich zbytnio obrażać, prawda? Trzeba tłumaczyć, żeby byli mądrym narodem, a nie głupim narodem, prawda? Po prostu są narody mądre i narody głupie, prawda? Ja uważam, że no, my jesteśmy narodem naiwnym strasznie, no bo na przykład zamiast złota w swoim skarbcu, tak jak wiecie, Włosi, jak Włosi, prawda, bo nam się mówi, że mamy dużo złota w naszym skarbcu. Nie, nie mamy. Mamy inflacyjne szmatławce typu funt brytyjski, nie mamy dywersyfikacji ryzyka typu funt brytyjski, dolar kanadyjski, australijski. Ja ciągle mówię, no ja bardzo lubię Australię, Kanadę i Wielką Brytanię. Bardzo lubię, ale to nie znaczy, że lubię ich waluty. Wiecie, bardzo lubię Turcję, piękna Turcja, fajna Turcja, ale to nie znaczy, że chciałbym mieć jakieś liry tureckie w kieszeni. I koniec, kropka. Szanowni Państwo, zobacz, Wielkiej Brytanii gospodarcza, ona to wielki, bogaty kraj, dlatego to tak działa powoli i tak dalej, no, są na tej wyspie, ale to się nie stało, bo ja to mówię, czy to się nie stało 20 lat temu, czy 5 lat temu, tylko to się dzieje od dziesięcioleci, no i koniec, kropka. Wielka Brytania ma takie problemy właśnie te imperialne, no ale wiecie, oni mają też tam do Australii, wiecie, do Wielkiej Brytanii to inaczej wygląda, no bo Wielkiej Brytanii, to Wielka Brytania to wiecie, no wielka nacja pod kątem takim, że wiecie, no przerzucili swój język do Australii, do Kanady, do Ameryki, no i ma, i ci, i wiecie, i dlatego Wielkiej Brytanii tak się ludzie koniec końców nie denerwują, no bo taki co mądrzejszy, to se pojedzie do Australii, prawda? No bo w sumie po co masz mieszkać, o proszę bardzo, po co masz mieszkać na przykład w Glasgow, w którym dzisiaj jest 16 stopni w nocy, 11, 14, 10, 16, 13, 16, już tam jest, szanowni państwo, no już październik, można powiedzieć, w Glasgow. Po co masz mieszkać w Glasgow, jak se możesz się przyprowadzić do, jeżeli jesteś wystarczająco mądry i mądrzy tak robią, do Australii pięknej, pięknej, ciepłej, ładnej i znacznie bogatszej. I pustej, bo tam mieszka tylko 26 czy tam 7 milionów ludzi. Proszę zobaczyć, w Newcastle w nocy 14, 11, 14, 12, przecież tam jest zimno. Proszę bardzo, Liverpool 14, 13, 16, 13, tam w ogóle słońca nie ma, deszczu, deszcz ciągle, słońca nie ma, prawda? Proszę bardzo, a w Krakowie? W Krakowie to można na wakacje przyjechać. A w Krakowie w dzień 27, 27, 24, 22, 28, 32, 31, 2... Szanowni Państwo, w Krakowie temperatura jak na Teneryfie. Tylko, że burze są. A proszę bardzo, na Teneryfie jest zimniej jak w Krakowie. Na Teneryfie 27, 27, chmurki, chmurki, 28, 28, 26, 27, 27, 20... No w Krakowie, no cieplej, no w nocy zimniej w Krakowie, no tam cieplej, no bo tam ciepło daje od morza, prawda, bo morze jest ciepłe, prawda. No a w Trójmieście, proszę bardzo, 22, 21, 21, 22, ale tu słoneczko, chociaż sobie, więc ludzie są bardziej szczęśliwi, prawda, więc sami Brytyjczycy uciekają z Wielkiej Brytanii na masową skalę, Brytyjczycy uciekają na masową skalę z Wielkiej Brytanii, wyjeżdżają do Australii, Kanady, Nowej Zelandii, straty taty do takich krajów, wiecie. Może nie do Kanady, ale tam, prawda? Europejczycy będą uciekać do Europy. I koniec, kropka. Tam się po prostu nie opłaca. Pod kątem emerytalnym, pod kątem, szanowni państwo, funta brytyjskiego. Tam się nie opłaca, szanowni państwo, pod kątem nieruchomościowym. Bo masz nieruchomości w Hiszpanii, wiecie, 15 razy taniej, w Turynie, taka w pięknym Turynie, gdzie masz nieopodal Morze Śródziemne, Monako, przepiękne, szanowni państwo, Alpy, w Turynie kupisz taką piękną nieruchomość, jak w Londynie za 100 uncji złota, za 100 dukatów, a w Londynie za, wiecie, zagrzybiało pipidułę, znaczy się klatkę, w Londynie musisz dać, wiecie, 700 dukatów, w Turynie pięknym dasz 100 dukatów, a w Londynie musisz dać 700 dukatów, szanowni państwo, jednouncjowych, złotowych, no to już wszystko takie, wiecie, nie wiem ile dukat miał tej uncji i tak się śmieje, ale taka rzeczywistość, szanowni państwo. Taka rzeczywistość, to jest totalny upadek gospodarczy w porównaniu do tego, co nam się wmawia. Ja lubię angielski, brytyjską, powtarzam, brytyjską kulturę, lubię, szanowni państwo, brytyjską kulturę, prawda, brytyjską, jak chciałbym powiedzieć, brytyjską kulturę, brytyjską, prawda, a nie to coś, prawda, brytyjską kulturę lubię, tak jak lubię kulturę francuską, ale francuską, tak jak rzeczy uwielbiam kulturę hiszpańską, włoską, lubię to, prawda, lubię, kocham, prawda, lubię bardzo, ja lubię różne kultury generalnie, fajne, te fajne, lubię różne kultury, ja bardzo jestem kulturalny, proszę państwa, ja bardzo lubię zmiany, bardzo lubię, kocham, ja bardzo lubię inne kultury, inaczej to wygląda, każde miejsce kreuje swoją kulturę przez tysiące lat, lubię, ale no mamy sytuację jaką mamy,
Musimy to zrozumieć, po prostu nam się wpaja, my mamy zły pogląd, my mamy, szanowni państwo, zły światopogląd na temat brytyjskiej gospodarki i wielu innych gospodarek, to tylko nie Wielka Brytania, bo mógłbym zacząć mówić o Polsce teraz, ale to nie jest, to jest o funcie brytyjskim i tak dalej, to jest o franku szwajcarskim film, to w ogóle nawet nie jest do końca o Wielkiej Brytanii, tylko to jest o Polakach, o nas, o naszych pieniądzach. Edukujemy się, szanowni państwo, i zapraszam tym sposobem do subskrybowania, klikania łapeczek w górę, rozpowszechniania linku tego filmu, szanowni państwo, na swoich social mediach, na swoich komunikatorach, wyślijcie SMS-em, mailem do swoich znajomych, co macie, jakiekolwiek komunikatory macie, szanowni państwo, z kim piszecie, wyślijcie, pogadajcie o tym, co się w rzeczywistości dzieje, bo 2 miliony Polaków w Wielkiej Brytanii jest w finansowym, ekonomicznym niebezpieczeństwie, ale pamiętajmy, że nie wszystko jest dla wszystkich i wielu ludziom po prostu na pewno jest lepiej zostać w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce, cześć!